Cześć, z tej strony Faral i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiejszy odcinek będzie nieco dłuższy, ponieważ sobie porozmawiamy dzisiaj ze specjalnym gościem na temat Brawl Starsów. Jest to osoba, która gra w Brawl Starsy od samego początku, a jego rekordowy wynik wynosi 12 046 puszek. Może się jeszcze pochwalić taśkim osiągnięciem, że jego El Primo jest najlepszy w Polsce. Mało tego, dodatkowo pokaże nam dzisiaj, jak się gra na tak wysokich pucharkach, ponieważ rozgrywka jest naprawdę bardzo ciekawa. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam bardzo podziękować, ponieważ zostawiliście 6000 łapek pod ostatnim odcinkiem z gry Brawl Stars, więc dla każdego, kto zostawił łapeczkę w górę, mega serducho. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 2 mega boxy. Standardowo przypominam o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy i interesuje Cię tematyka Brawl Stars. A jeżeli chcesz się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, zapraszam Cię na mojego Instagrama Gaming with Faral, gdzie codziennie dodaję nowe story. Również pod nowym zdjęciem możesz napisać komentarz, że jesteś z odcinka, a przypnę Ci serduszko. Zaczynajmy! Na początku chciałem zaznaczyć, że ten opening jest nagrywany po nagrywkach z moim dzisiejszym gościem. Okej, moi drodzy, na początku zacznijmy sobie tutaj od skrzyneczki. Pointy do Dynamike'a, pointy do Crow'a. Okej, niedługo dobijamy 2300 puszek, będziemy mieli punkciki do jakiejś postaci. Otwórzmy sobie tą skrzynkę. Powerpoint, bonus ticket. Okej, super. Przejdźmy do sklepu. Jak widzimy, mam napisane, że wraz z moimi postępami w grze sklep zostanie później, jakby wiecie, odblokowany, więc no trudno, szkoda. Ale otwieramy. Coin, Jessie, Nita, Rico, Penny, 39 do Penny posypało. Dynamike, 89 do Dynamike'a. No i 3 tikety, 11 gemów. Ej, moim zdaniem naprawdę fajny drop. Okej, jeden megabox przyceny został otwarty. Szkoda, że nie ma drugiego. Ale dzisiaj sobie otworzymy megaboxa za 80 gemów. Przypominam, za każde 3000 łapek pod tym odcinkiem w przyszłym odcinku jeden megabox. Więc zostaw lajka, jeżeli jeszcze go nie zostawiłeś, mordo. Jedziemy. Coin, Powerpoint Bull, Powerpoint Brock, 24. Do Brocka super, do Crow'a też super. Niedługo musimy sobie tego Crow'a podnieść wyżej i zagrać nim jakiś challenge ciekawy. Colt i Powerpointy do Franka. Upgrade Unlocked, jeden bonus i token doubler bonus. No okej, super. Kolejny naprawdę fajny drop. Zobaczmy jeszcze szybciutko, co się dzieje u Franka. Który to już będzie poziom? Franka mogę podnieść na poziom 8. Wow. Napiszcie w komentarzu, czy epic na 8 jest dobry. Bo mi się wydaje, że dosyć już będzie mocno miotał na moim progu oczywiście pucharków. Teraz możemy spokojnie przejść do drugiej części odcinka. A moim gościem dzisiaj jest Panda. Witam Cię bardzo serdecznie, Adrian. Siemanko. Dzisiaj razem z Adrianem troszeczkę porozmawiamy na temat Brawl Starsów. Na samym początku takie proste pytanko. Jak długo grasz w Brawl Starsy? Gram ponad półtora roku. Ponad półtora roku, no to mega długo. Półtora roku temu to ja nawet na YouTubie chyba jeszcze konta nie miałem, o ile dobrze pamiętam. Czy grałeś też jeszcze inne produkcje Supercella? Clash Royale, coś tego? Tak, grałem w Clash Royale. I jaka ranga? Ja miałem Silvera. Ja Challenger. Miałem Challengera trójkę najwyżej. A, Challenger. I co, Lavalonem grałeś, czy czym? No, Lavalonem. A, to tak samo jak ja, super, dobra, to czyli się z pewnością zrozumiemy. Kolejne takie pytanko, na samym początku powiedz jeszcze, ile masz lat i skąd 15. Pochodzisz? 15 i pochodzisz skąd? Ze Śląska. Ze Śląska, okej, super. Teraz sobie sprawdzimy, jak wygląda w ogóle profil Pandy. Czy możesz się pochwalić tym, że El Primo ma 643 pucharki, halo? No, dzisiaj troszkę pobiłem. A ile miałeś najwięcej na El Primo? No właśnie, to jest najwięcej. Aha, twój rekord to jest, ej, super. Największa ilość pucharków, jaką dotąd miałeś, to jest 12 046 z tego, co widzę. Wow, mega naprawdę wynik. Na każdej postaci masz Star Power i 20 poziom? No, na każdej oprócz Karla i Spike'a, bo mi dopiero co dropił. Aha, grasz półtora roku i dopiero ci wypadł Spike? No, niestety. O kurczę, powiedz mi, dobra, czyli u ciebie pay to win chyba w życiu nie wchodzi w grę, co? Znaczy, kilka ofert sobie kupiłem i... Aha. Leona kupiłem oraz Gina, a reszta wszystko mi dropu. A jakieś fajne skiny masz, którymi byś mógł się pochwalić? No to mam Star, Shalin,
co chyba każdy ma. Pandę, Nita, czy tam Nina. Touchdown Bula. Pokaż, który to jest. O kurczę, ten fajny, tego nie widziałem nawet, chyba jeszcze nigdy nawet na polu bitwy. W sumie mam dopiero 2144 pucharki, więc... Potem mam Boombox Broka. O, fajny. I czemu, on też rakietami strzela normalnie, tak? Tak, tak. Aha, super, super. Potem Santa Mike'a. O, to też tak chyba rzadszy, co ten Santa Mike, czy nie? Santa Mike był w grudniu. A, w grudniu był. Potem no to Wizard Barley'a, to każdy ma. No ja niestety nie mam, nie? Terenat Poco. O, fajny. Potem jeszcze Lil Helper Penny. O, fajna, taka wredna, co? Tak, właśnie też była do kupienia w grudniu. Ile takie skiny kosztują? Też tak po 30 czy po 80? Zależy to od skina. Znaczy Poco był na ponad 100, a i przecena była. Mhm. Potem już chyba nie mam, a nie mam jeszcze Night Witch Mortisa. A to dopiero chyba taki nowszy, co? Tak, tak, na rocznicę z Clash Royale coś tam było. Okej, okay, rozumiem. Powiedz mi, a kupowałeś go, czy po prostu jakoś, nie wiem, a to tylko można kupić chyba, nie? Tak, kupowałem. Dobra, dobra, kupowałeś, okej. Okay. No i potem już nie mam żadnego. Aha, a nawet nie masz tego Franka Flintstona? Nie, nie mam. Właśnie muszę sobie go kupić, bo jest fajny. Ja sobie teraz tutaj odbiorę Golda i otworzę skrzyneczki, może nam coś wypadnie, może przyniesiesz mi szczęście. Coinsy, powerpointsy, tara. Tu nic. Te najsłabsze skrzyneczki otwieram oczywiście. Piper, Rico, cały czas pointsy. Piper, Dynamike i 5 gemów. No niestety nic ciekawego nam nie spadło. Dobra, teraz jakbyśmy sobie sprawdzili tutaj w Brawlersach, byśmy weszli i local.pl i klikniemy sobie na El Primo, to jesteś pierwszy w Polsce. Za tobą tak. Jest Janusz Gaming i ma do ciebie mega plecy. Mega plecy ma. To jest chyba z 10, jak nie 12 meczy. Kurczę, nawet w sumie zależy jaki ten tryb byś grał. Ja jestem na 98 jak coś, nie? poziomie. Dobra, super. Powiem ci tak. Chętnie obejrzałbym, jak wygląda mecz na tak wysokich pucharkach. I w międzyczasie będę mógł ci zadawać jakieś pytania, czy po prostu musisz być mega skupiony? Nie, możesz zadawać. Jasne, dobra. To co, to na razie damy lift team. Ty rozpocznij sobie solo i ja już do ciebie zaglądam, jak to wygląda. Jak ten meczek ci idzie. Tak długo graczy dobiera na tym poziomie? No tak, na razie jest 7. Ale to i tak szybko, bo czasami to nawet z 5 minut trzeba czekać. Co ty mówisz, dobra, że aż startuj. Tak długo? Okej. Okay. Panda startuje, jak widzimy ma na chwilę obecną 11969 pucharków. Okej, okay, lecimy. Możesz coś poopowiadać na temat właśnie tej rozgrywki na tak wysokich pucharkach? No tutaj tak to jest, że każdy się teamuje, inaczej nie da się wygrać. I ogólnie tutaj ładuje sobie ulta. Aha. No i potem to jest praktycznie walka teamów, dwóch, trzech zależy. Ale jak wybierasz sobie kompana do walki? W jaki sposób? Przeważnie taką samą postać, jaką ja gram. Ale też takie w miarę podobne, żeby mnie nie mogły też zabić, nie? Aha. A powiedz mi, czy spotkałeś już kiedyś z tą osobą, którą się prędzej teamowałeś? Jest to taki pułap po prostu już tak wysokich pucharków, że te same osoby się ciągle spotyka, czy nie? Tak, spotkałem parę razy pod rząd tą samą osobę i było to dosyć ciekawe. Ile czasu spędzasz dziennie na tą grę? O. Tak około 2-3 godzin. 2-3 godzin. A właśnie, i najlepsze, najważniejsze w sumie pytanie. Na czym grasz? Na komputerze, na telefonie? Na telefonie. Jaki telefon? iPhone 6. I normalnie wszystko śmiga, nic nie laguje, super jest? Tak, tak. Aha, aha, bo ja teraz się na komputer przerzuciłem i też ciekawe, nie myślałeś o tym? No, próbowałem na komputerze, ale myślę, że na telefonie jest właśnie łatwiej trochę grać. Aha, aha, no to tak trochę dziwnie, mi się wydawało, że na komputerze będzie łatwiej. No zobacz, ty w ogóle się nie bijecie, chodzicie koło siebie, o co tu chodzi? No tak, właśnie. Tylko tutaj myślę, że jestem na przegranej pozycji, bo nie mam żadnego Power Cubesa. No właśnie. Ale zobaczymy tutaj zaraz, jak będzie strefa malutka, co tutaj się stanie.
Ej, ja myślałem, że coś tu jest pobugowane, że nie wiem, mi się kamera spóźnia, a wychodzicie sobie tak, o, nikt nikogo nie atakuje, o co to chodzi? No tutaj muszę uważać właśnie, bo zaraz Shelly może mnie tutaj z ulta potraktować. No bo ma załadowanego, no. No. No i jak już widać, tu każdy już zaczyna się bić. Aha. Coraz mniejsza strefa. Jakbyś tą Shelly teraz podjechał, cyk, cyk, cyk. No bo właśnie nie za bardzo, bo reszta by mnie dobiła. Najlepiej teraz jest po prostu uciec albo... Aj, niestety. I co, każdy się rozbiega, tak po prostu? Tak, tak. Co? Naprawdę tak, tak wygląda gra? No tak wygląda gra na wyższych pucharkach. I po prostu jest losowość bardziej niż skill? No można tak powiedzieć. Ej, ale to oni muszą jakoś zbalansować, to musi być coś zostać wprowadzone, nie wiem, stary. Zakaz teamów najlepiej. Zakaz teamów. Ej, teraz żeś mi całkiem mega mocno banie poryły, nie sądziłem. To czyli na wysokich pucharkach gra się tylko El Primo? Nie, to zależy od mapy jaka jest. Aha, w ten sposób. Na Skullpika właśnie jest dobry El Primo, dlatego dużo osób nim gra. A na przykład na taką mapę jak Thousand Lake to jest bardzo dużo PAM. I tam są teamy PAM. Aha, w ten sposób. Miałeś taki moment w życiu, że się już tak wkurzyłeś na tą grę, że już nie chciałeś to grać? Czy po prostu grasz tak for fun i cały czas te pucharki zdobywasz i się tak nie triggeruje za mocno? Bo ja na przykład w Clash Royale się tak denerwowałem, że myślałem, że te telefony będą fruwać zaraz. No, znaczy miałem taką przerwę, tak z 3-4 miesiące. Tak nie chciało mi się już za bardzo w to grać, trochę mi się to znudziło. I potem wróciłem do gry i od wtedy już gram codziennie praktycznie. Aha, aha, super. Takie kolejne pytanko, jaki jest twój ulubiony tryb? Dużo gram solo. No. A jak mam jakąś tam drużynę, no to gram tam Gembrawa, Heista, to już obojętne. Jeszcze jedno takie pytanko przygotowałem. Kiedy grało się lepiej? Jak wiemy, Brawl Stars na polskie jest chyba dopiero od pół roku dostępne w sklepie Play, tak? Dobrze mówię? Czy się mylę? Od grudnia, ale nie pamiętam którego, coś koło 12 chyba. Dobra, to troszeczkę mniej niż pół roku. I kiedy się lepiej grało? Teraz czy wtedy? Jest jakaś różnica czy nie? No ja nie odczuwam zbyt dużej różnicy, ponieważ osoby, które zaczęły od grudnia grać, to jeszcze nie doszły do takiej liczby pucharków jak ja, więc rzadko kiedy takie osoby spotykam. Mm-hmm. Jakiś masz cel na, nie wiem, na przyszłość top Polski cisnąć po topkę, czy nie? No, prócz El Primo, El Primo. W tym sezonie planuję wbić 13 tysięcy pucharków. Aha, super, super. No to mega wynik i życzę ci powodzenia, stary. Jeszcze jedno pytanko. Masz jakieś takie ciekawostki związane z tą grą? Co było kiedyś ciekawe, a co teraz na przykład znerfili? No to kiedyś było tak, że mimo tego, że miałeś na przykład odblokowanego Dynamike'a, no, mógł on ci wylecieć ze skrzynki. Jak ci on wyleciał ze skrzynki, to dostawałeś taki żeton. No. Jak zebrałeś na przykład 60 żetonów, to mogłeś sobie kupić Super Rare'a. Aha, o kurcze, a to teraz już tego nie ma? Nie, nie ma tego. Ej, to ciekawe, co całkiem? To było chyba fajne, moim zdaniem. No, ja wtedy właśnie sobie Bo kupiłem. Aha, aha, Wtedy też postacie nie były za pucharki, tylko były po prostu postacie common, a Bo był super rare'em i go dali potem już za 3000 pucharków. Aha. A tak osobiście, jaka jest twoja ulubiona postać? Który brawler? El Primo? No to trudno powiedzieć, bo praktycznie zależy od mapy na solo i wtedy gram daną postacią. To jest właśnie w Brawl Starsach fajne, że właśnie od danej mapy zależy też rozgrywka, nie? Jakim brawlerem trzeba grać. Nie ma jednego brawlera najlepszego na wszystko. To jest super właśnie. Ale myślę, że takim moim ulubionym to jest no chyba Bo. Bo, aha. Ja jeszcze niestety Bo nie mam, brakuje mi tych prawie 800 pucharków. Dobra, co powiesz na to, żebyśmy zagrali sobie jakieś duo razem? Nie musi być El Primo, wiadomo, szkoda pucharków. Może jakiś polecisz jakąś fajną parę na pary? No to myślę, że na ten tryb, znaczy na tą mapę na solo, no, będzie dobry właśnie twój Dynamike, co niedawno odblokowałeś. Na tego Skullcreaka, tak? Na ten duo tak, tutaj? Tak, bo jest dosyć dużo ścian i można się łatwo schować. A oprócz tego to ja mogę pójść
Nie wiem za bardzo. Mogę pójść na przykład Mortisem, spróbuję. Mój Dynamite ma 72 pucharki. Dobra, ale to może być naprawdę mega ciekawa walka, mecz mega ciekawy. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Na Mortisku ile miałeś? 600? Tak? Nie, 500. 503 chyba. 503, dobra, lecimy. Jeszcze troszeczkę raczę na komputerze grając, ale dojdę do wprawy niedługo. Ogólnie Mortis, dobra karta? Lubisz? Raczej Brawler? Brawler? Bardziej bym powiedział, że nie umiem nim grać niż... Aha. Dobra. Ciężko się nim dosyć gra. O kurcze, Bull. No tutaj ładnie nas puszowali, trzeba chwilę poczekać. I jakąś poradę, no to mogę dać, że najlepiej jak się wchodzi do jakichś krzaków, to pierwsze tam sprawdzić, czy kogoś nie ma, bo czasami to widzę, jak osoby po prostu wchodzą, a tam tak Bull wyskakuje i... Sam wiele razy tak zginąłem. Kurczę, nie mogę go uprzedzić. Ale nas porobił Mortis. No, niestety. No dobry jest, no, dobry jest. Nie umiem za bardzo grać. Nie no, spoko, to tam nic nie szkodzi. Dawaj jeszcze jedną. Może ja sobie zmienię. Spróbuję Nitą. Nitą? O kurczę. Dobra, każda, na przykład, jeżeli chodzi o Star Power, nie? No. To jest taka jakby dodatkowa moc, czy jeszcze dodatkowo, że nie dość masz tą umiejętność, to jeszcze ona coś, nie wiem, nowego wnosi, na przykład, że podpala czy coś. Jak to jest z tym Star Powerami? Ja nawet jeszcze się tym nie interesowałem. Jak dobijasz do maksa, to jest wciąż ten jeden i ten sam skill, czy po prostu na końcu coś dostajesz jeszcze dodatkowo do tego ataku? No to zbiera się power points do 9 poziomu i jak się ulepszy na 9 poziom, to jest taka gwiazdka i ona może wylecieć ze skrzynek i jest na nią 1%, lub można kupić w sklepie za 2000 golda. No, no. I do każdej postaci ona coś dodaje. Aha, w ten sposób. Właśnie. Na przykład Nita ma taką umiejętność, że jak postawi swojego miśka, o kurczę, i kogoś trafi, no, to ona się leczy, a jak ona trafi w kogoś, to misiek się leczy. A, no, a normalnie tego nie masz po prostu, tak, w Brawlerze. A, to czyli do Star Power jednak dodaje jakąś tam umiejętność do postaci. Dobra, dobra, super. Tak. Nawet nie sądziłem. Czyli ty masz już to na przykład w Nicie. Tak, tak, właśnie teraz można zauważyć, że jak kogoś trafię, to będzie takie zielone, taką zielona moc jakby leciała do mnie albo do miśka. Okej, okej. A El Primo co ma? El Primo jak skacze, to się tak podpala i jak na kogoś wskoczy, to... Nawet nie wiedziałem, kiedy dostałem. Ten ktoś się właśnie pali, tak jak Crow trochę. Aha, w ten sposób, czyli... Ej, spoko, spoko są te Star Powery, czyli warto w to iść, jeżeli jest możliwość. Tak, tak. Ładnie, tu ładnie zgasiłeś. No, czy ja kogoś zabiję w tej rundzie? O, ten dynamit mój dobrze wjechał, ale... O, tutaj... Tutaj widać właśnie, jak trafiam Bulla, to takie coś leci do mnie zielone. No. No, mi to od razu lepiej niż Mortisem. Dobra, Mortis, ja tam go trochę dynamituję, dobra. No to teraz misiek ma tyle rzeczy, ale że sam porobi. Showdown. Tutaj masz mordo ulcika. Leci z banek. No i nice, nice. I GG, GG. Z taką kurczę osobą to można grać. Jestem ciekaw, ile te osoby miały pucharków tak mniej więcej. Jak myślisz? Po 300? No zależy. Czasami dobiera tak właśnie średnią, a czasami dobiera z tej lepszej półki. A nie, jest na przykład 4300 jeden gościu. A mamy, jak teraz sobie tutaj wejdę u góry, no. No 300. 500 miał ten Mortis, ej. No 521, więcej od mojej Nity. Jak oni zobaczą tego Farela na 71 Dynamite, to się zsikają, że jeszcze wygrali.
Okej, w sumie to chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Ja ci dziękuję mega za super wywiad. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze coś razem nagramy i coś pokerujesz, jakąś gierkę. Przewiduję z tobą odcinek Siege'a na Insane'ie. Co ty na to? Idziesz na to? Boss fighta. A czyli boss fighta, tak jest, boss fighta, no. Z tym, no, tym, z gdzie ten boss się refi. Dobra, okej. Okay. Także moi drodzy, ja wam dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście link do kanału Pandy, gdzie razem z kolegą nagrywają jakieś gameplaye, macie podane w opisie tego filmu. Ja dziękuję ci jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej. Come on.